Kolejnym prelegentem dzisiejszego dnia był Robert Oliwa. Dzień dobry. I pan Robert troszeczkę poopowiadał o mytotoksynach, donach, fuzarium. No to może od początku zaczniemy. Co to są tak właściwie te mytotoksyny? Mykotoksyny to są takie produkty naturalne, bardzo trujące, które są produkowane przez grzyby pleśniowe z rodzaju głównie fuzarium w Polsce, ale też aspergillus czy penicillium. Bardzo szkodliwe i one są tak trudne, bo one są niewidoczne, bezsmakowe. Ludzie je po prostu przyswajają, zwierzęta je przyswajają, rośliny je przyswajają i szkodzą. One szkodzą wszystkim tym trzem wymienionym grupom. Tak, z jednej strony, już nie będę mówił o szkodliwościach, co się dzieje, ale wdychamy, przez przewód pokarmowy przechodzą. Możemy je również przyjmować do siebie poprzez skórę. Także są to rzeczywiście bardzo, bardzo, bardzo trujące substancje, które znajdują się w całym łańcuchu pokarmowym od pola do stołu. A że my jesteśmy jako ludzie na końcu tego łańcucha pokarmowego, dlatego też musimy coraz większą uwagę zwracać na tą kwestię fuzarios oraz mykotoksyn, które są jakby no, takimi troszeczkę, mówi się naukowo górnolotnie, produkty przemiany materii, wtórnej przemiany materii grzybów, tych z rodzaju fuzarium, ale to mówiąc bardzo kolokwialnie, są to takie trochę produkty zanieczyszczające. Dobrze. Problem się nasilił w roku ubiegłym, szczególnie po jakichś wczesnych opadach śniegu. No i jako może też z miejsca plantatora, wiozę tą kukurydzę na skup i nagle się okazuje, że mam jakieś dony. Co to są właściwie te dony? No właśnie. To mykotoksyny, o których powiedziałem, ogólnie produkowane są przez grzyby z rodzaju tych fuzarium wymienionych przeze mnie. Tak? I dony, czyli deoksyniwalenol, jest to mykotoksyna produkowana przez grzyba fuzarium graminerum lub kulmorum. I te grzyby wchodzą i one są głównie w zbożach i w kukurydzy. Tak? One są w zbożach i w kukurydzy. Zboża i kukurydza to jest łącznie w Polsce ponad 70% całego areału upraw na gruntach ornych. Czyli można powiedzieć, że każdy z rolników prędzej czy później albo miał, albo będzie miał doświadczenia, oby nie przykre, właśnie z tymi donami. Czyli tak króciutko, mytotoksyny, jakieś substancje antyżywieniowe wywoływane przez fusarium, a dony to jest jedna z licznych grup tych mytotoksyn, mykotoksyn, tak, to jest jedna z mykotoksyn. Jest jeszcze zearalenon, są też takie jak fumonizyny, tylko najistotniejsze i najgroźniejsze są te, które są wspólne dla kukurydzy i dla zbóż. I to są właśnie te dony, czyli deoksyniwalenol oraz zearalenon. Okej, czasami na kolbach widać taką białą pleść. Czy to też są właśnie te grzyby odpowiadające za dony, czy to powiedzmy jak na to nie wpływa? Nie. Teraz trzeba sobie rozróżnić dwie sprawy. Czy tą pleść, którą pan tutaj tak nazwał, bo to rzeczywiście są te grzyby fuzaryjne, czy ta pleść jest tylko wyrywkowo na fragmentach kolby, czy ona jest od góry na wszystkich rzędach kolby, tak? Bo jeśli jest od góry i na wszystkich rzędach kolby, to jest pleść pochodząca z grzybów fuzarium, graminerum i kulmorum. Natomiast jeśli są to, te pleśni są właśnie tak fragmentarycznie, na przykład widać uszkodzenie po macicy prosowianki, dziurka na liście okrywowe, od razu otwieramy, rozchylamy koszulki, a tam jest pleść, to nie jest graminerum, ani nie jest kulmorum, tylko to jest fuzarium z sekcji liceola i są to też grzyby, które produkują mykotoksyny zwane fumonizynami, ale one już są mniej szkodliwe od tych donów czy zearalenonów. Czyli jeśli widzimy na kolbie tylko fragmentaryczne takie placyki z pleśnią, to nie będą tam dony ani zearalenon. Czyli cały wierzchołek kolby dookoła, mamy problem, jeżeli fragmentarycznie gdzieś w miejscach niektórych na kolbie. Zdecydowanie mniejszy problem. Okej, teraz porozmawiamy trochę o okolicznościach sprzyjających mytotoksynom. Taki główny czynnik to raczej późny zbiór.
Tak, i przetrzymywanie? Przede wszystkim. Jednak tendencja do takich siewu odmian późnych w Polsce narasta już od ładnych paru lat. Są też z racji różnych firmy, które szczególnie w tym przydziale wczesności czują się mocne i bardzo nakręcają rolników na plon, ale niestety wraz z tą późną wczesnością, sięganiem wczesności do zbioru, bardzo późnym, późnojesiennym, tak, wzrasta zagrożenie porażenia grzybami fuzaryjnymi, bo one bardzo lubią zmienne warunki pogodowe, ciepło, zimno, sucho, wilgotno. No a już jak przyjdzie przymrozek, to już mykotoksyn możemy być pewni w takich. Także opóźnienie zbiorów, tak, które często w Polsce jest ze względu na czekanie, aż woda, wodę odda kolba czy ziarno na polu, tak, skutkuje jednocześnie z tym, że narażamy się, że tych grzybów fuzaryjnych, a ślad za nimi mykotoksyn może być więcej. Wspomniał Pan o macnicy prosowiance, tutaj może pogłębimy ten temat. Czy to też tylko te mykotoksyny z grupy Lysolea, te mniej szkodliwe, czy te graminerum bardziej szkodliwe, odpowiadające za dony też? Macica prosowianka w ogóle powinna być zwalczana, bo ona nie tylko z punktu widzenia jakości jest szkodliwa, czyli że tworzy bramę do wjazdu właśnie tych grzybów z rodzaju grzybów fuzaryjnych z sekcji Lysolea, tak? Ale one produkują ewentualnie te mykotoksyny zwane fumonizynami, które są trochę mniej trujące, mniej szkodliwe. No i jakby można powiedzieć, że to tu nie ma takiego problemu, tak? Natomiast omacnica ma też, jest istotna z punktu widzenia ilości zbieranego plonu poprzez obłamywania, tak, łodyg, czy to jest nad kolbą, czy pod kolbą, no i mamy mniejsze lub większe straty, a ten aspekt grzybów fuzaryjnych, mykotoksyn, to jest aspekt ilościowy, jak mamy omacnicę na polu. Czyli w przypadku omacnicy mamy dwa aspekty, ilość i jakość. Ciekawą kwestią też, o której Pan wspomniał, była obsada roślin na polu. Czyli jeżeli mamy średnią klasę gleby, gdzieś tam trzecia, czwarta, bądź lepszą, możemy tą obsadę, powiedzmy, gdzieś tam optymalnie zaplanować. A jeżeli mamy słabszą glebę, obniżamy obsadę i powie Pan, jak to wpływa właśnie ta korelacja obsada a plon. Ewentualny plon. Plon i tak właśnie porażenie. Porażenie tym. No to jest zdecydowanie jednoznaczny kierunek. Im gleba słabsza, tym powinniśmy obsadę obniżać. I to już niezależnie od wczesności, tak? Jasne, że odmiany bardzo późne powinny być jeszcze w mniejszej gęstości siane, aniżeli te wczesne, ale generalnie na tych glebach klasy już piątej, czwarta B powinniśmy z obsadą schodzić. Tam po prostu jest mniejsza pojemność wodna takich gleb. Jest im większa, im więcej mamy roślin na polu, tym większa jest konkurencja. No i bywa, że w tych krytycznym okresie, na przykład kwitnienia, już nie starcza im wody roślinom, tak, poprzez duże panujące warunki suszy, no i rośliny później wyrzucają znamiona. Jak później wyrzucają znamiona, mają z kolei roślina ma problem z zaziarnieniem. Jak ma problem z zaziarnieniem, od razu wchodzą grzyby, bo tam jest ciągle wilgotno. Czyli regulując obsadę, z jednej strony sobie zabezpieczamy się przed spadkiem plonu, przed suszą, tak? A z drugiej strony, obniżając obsadę, zdecydowanie zabezpieczamy sobie przed ewentualnym porażeniem grzybami fuzarium z tej sekcji Lysolea. Tak? Czyli tak podsumowując, niższa obsada, lepiej zaziarnione, zapylone kolby, tak, niższa szansa na porażenie mykotoksynami. Okay. W dużym skrócie, tak. W dużym skrócie. Jeśli chodzi o uprawę, orka, bezorka, monokultura? Tu też jest zdecydowanie. Wszystko, co jest na orce, no tak samo w przypadku omacnicy, takie jak i grzybów fuzaryjnych, to jednak powoduje, że zostaje to przełożone, że tak powiem, na spód bruzdy, czyli tu jest ograniczone, że te resztki pożniwne dostają się na spód i z nich w roku kolejnym no, nie rozwijają się kolejne zarodniki, nie ma tego zarodnikowania. Wszystkie systemy uproszczenia, powiedzmy w mniejszym lub większym stopniu, wpływają jednak na pojawienie się omacnicy prosowianki, tudzież
na bytowanie tych resztek pożniwnych na powierzchni pola, a chcę powiedzieć, że na przykład osadki, tak, w przypadku porażenia grzybami Fusarium graminerum czy culmorum, które właśnie tworzą te mykotoksyny zwane donami, to one porażają nie dość, że od góry, to jeszcze całą osadkę. A ziarno zbieramy, ale osadka zostaje na polu. Czyli namnażamy sobie na własnym polu, jeśli nie stosujemy orki, namnażamy sobie poprzez osadki, czy tworzymy sobie magazynek do wiosennego znowu pojawu nowych zarodników. Czyli takie rolnicze ABCD, zmianowanie i przykrywanie. No ciągle te stałe reguły okazują się być najbardziej słuszne. Oczywiście ja rozumiem tych, którzy szukają oszczędności, no bo jednak orka, dużo paliwa, nie ma, trwa dłużej, a te uproszczenia mają też walka o wodę i to są pewne priorytety, ale żebyśmy nie poparli z jednej skrajności w drugą, bo tak jak i orka ma parę minusów typu gospodarowanie wodą, tak samo te uproszczone systemy uprawy no, niosą też zagrożenia, o których tu powiedziałem w kontekście porażenia grzybów fuzaryjnych. Ja bym dodał jeszcze jedną rzecz. Te 70% udziału zbóż łącznie z kukurydzą to naprawdę jest duże zagrożenie i polski rolnik powinien sobie to uświadomić, że to będzie się działo na jego polu. Nikt mu nie podrzuci, nikt mu nie rozrzuci z samolotu, nikt mu nie przewiezie, nikt mu nie wysypie. On naprawdę może sobie doprowadzić na swoim polu do tego, że będzie miał te dony, pojedzie na skup, a tam mu powiedzą, ban, nie ma. Bo te 1750 donów, tak, o których tutaj już mówiliśmy, to jest granica ustalona przez Unię Europejską. To jest tak potężna trucizna, że jeśli zdarzy się kiedyś, że będą jakieś upadki i tak dalej i dojdzie, że pasza pochodzi stamtąd czy stamtąd, jeśli dojdzie się, że jedna skupowano kukurydzę, która miała takie wartości donów przekraczające te normy, no to będzie jedno wielkie halo. No i tu przed tym też przestrzegam rolników, bo przemysł paszowy no, stoi też przed dużymi wyzwaniami, żeby jednak uniknąć takich wpadek. Oczywiście to jest ku zdrowiu nas wszystkich, bo my jesteśmy na końcu tego łańcucha pokarmowego, o czym należy ciągle pamiętać. Tak, tylko z perspektywy rolnika jeszcze pozostaje jakiś efekt finansowy na końcu i wiadomo, że ten płodozmian jest upraszczany po prostu, żeby cyferki się finalnie na koncie gdzieś tam zgadzały. No tak, tylko że być może, że nie za wszelką cenę, bo jak powiadam, no to jest trochę tak jakbyśmy, ja rozumiem, że nie mamy innych upraw, trochę rzepaku, buraków, gdzieś tam bobowate, tak, tylko że to tak jakby z tymi 70%, czyli z tak zwanym płodozmianie czy zmianowaniu zbożowym, tak, to tak jakbyśmy sobie wzięli krzesło, stanęli i powoli tą szubienicę sobie zakręcali, bo za chwilę z boku będziemy mieli zupełnie nie, nawet niezależnie od nas problemy, a to wynikające właśnie z przebiegu pogody, tak, z systemu uprawy, jaki żeśmy zrobili, a de facto należałoby chronić, pryskać o matnicę, należy chronić zboża w fazie T3. To są te metody takie najbardziej dostępne i w rękach rolnika. Kwestia nawożenia, kolejne takie rolnicze ABCD, potas, fosfor, cała grupa mikroelementów ograniczają, a azot zwiększa presję, też mytotoksyn, tak jest też w tym przypadku? Znaczy może ja bym powiedział inaczej, w tym nawożeniu należy dbać, żeby wszystko było zbilansowane, bo tu żadne ekstremum nie jest dobre. Nie możemy zapominać, że ten jednak fosfor, potas, mikroelementy, to wszystko jest po to, żeby roślina była w dobrej kondycji. A jednak, jak postawimy tylko na azot i o inne rzeczy nie zadbamy, to mamy nie dość, że bardzo rozchwiane i ten azot ani nie jest w tylu procentach przyswajalny, to jeszcze wpływa na zwiększenie, na podatność oczywiście, na przesunięcie terminu dojrzałości, czyli w przypadku kukurydzy, no może się okazać, że jednak ona będzie później do zbioru niż ta kukurydza, nie wiem, ze 120 kg azotu albo z setką azotu, ale z bardzo zbilansowanym fosforem, potasem, mikroelementami, cynkiem. I warto dbać o glebę po prostu, tak? I wiedzieć, co w tej glebie jest, bo to gleba jest głównym źródłem składników pokarmowych dla rośliny, a nie my. My ziemię dokarmiamy, a ziemia ma wyżywić rośliny. Okej, to dziękuję. No dzięki.